Dzień dobry, Krakowia Foto. Przed naszym obiektywem jest nowy prezes Stowarzyszenia Krakowia to my, Tadeusz Bochenek. Tadeuszu, 2 tygodnie temu na wolnym zgromadzeniu w sobotę zostały zmienione władze stowarzyszenia. Przedstawiamy Ciebie jako nowego prezesa. Jakbyś w kilku słowach przedstawił siebie. Od kiedy kibicujesz Krakowi? Dlaczego kibicujesz? Co Cię skłoniło w ogóle do kandydowania na prezesa stowarzyszenia? No i tego typu rzeczy, które na pewno wielu kibiców interesują. Wiesz, kibicuję Krakowi od dziecka. No, moi rodzice pochodzili z Kozówka, tam się oni wychowali, później przeprowadziliśmy na Stare Podgórze. Jednak miłość do Krakowi wyniosłem od rodziców w dużej mierze. A no, kandydowałem, no wiesz, chciałbym na pewno zmienić. Wiesz co, ja jestem najbardziej związany z sektorem rodzinnym. Z sektorem rodzinnym zacząłem teraz z dziećmi, prawda, chodzić od czasu, jak dzieci zaczęliśmy chodzić wspólnie na Krakowie. No i myślę, że wniosę jakiś świeży powiew do stowarzyszenia, jakieś nowe pomysły. No właśnie, takie Twoje pomysły na najbliższy czas, czy takie wizjonerskie, powiedzmy, na najbliższe miesiące? Znaczy, wiesz co, no, takim dużym wyzwaniem na pewno chciałbym, żeby był Dzień Dziecka, żeby Dzień Dziecka się ponownie teraz odbył, nie tak jak w zeszłym roku, że nagle po Dniu Dziecka, gdzie wszystkie inne rodziny w Dniu Dziecka były na festynach, a nasz festyn niestety nie odbył się wtedy, kiedy powinien się odbyć. Tadeusz, a jakie w najbliższym czasie ma plany stowarzyszenie? Czyli nie tylko Twoje takie wizje, tylko jakie ma plany stowarzyszenie? Na pewno organizacja, wiesz, do Dnia Dziecka, o której Ci mówiłem wcześniej, na pewno mobilizacja na wyjazdy, mobilizacja na powrót na stadion, zapełnienie tego stadionu, abyśmy znowu tworzyli jedną wielką rodzinę. A powiedz mi, co w ogóle z wyjazdami, bo na ostatnie mecze w rundzie jesiennej autokary przez stowarzyszenie nie było organizowane. Jak to będzie od nowego sezonu, sezonu wiosna 2019? Czy stowarzyszenie będzie organizowało wyjazdy na mecze w Polskę? Stowarzyszenie zawsze starało się organizować autokary na wyjazd lub pociąg i teraz będą organizowane z powrotem normalnie wyjazdy systematycznie. Ale tutaj taki może apel do kibiców, żeby jednak zapisywać się wcześniej, prawda? Bo to też ułatwia Wam, osobom, które zamawiają autokary, czy ile po prostu tych autokarów mają na dany termin zamówić, prawda? Tak, dlatego najczęściej mobilizacja na wyjazd jest około 2 tygodni wcześniej. Zapisy są cały czas prowadzone w sklepie K1. Tak samo mogą wszystkie grupy kibicowskie mogą wysłać na maila listę zgłoszeń. No i oczywiście wiadomo, czym wcześniej, tym lepiej, żeby zorganizować, opłacić autokar. Okay. A co z wyjazdami na mecze zgodowe, na przykład na mecze GKS Otychy, Tarnowi, Sandecji, Lecha, Arki? Wiesz co, no wydaje mi się, że na te mecze w większości jeżdżą ludzie własnym transportem, ze względu na to, że są to mecze przyjaźni, często są to wieloletnie przyjaźnie, znajomości, gdzie jadą w odwiedziny, gdzie to się odbywa na zasadzie bardziej towarzyskiej. Ale oczywiście myślę, że gdyby zebrała się grupa kibiców, którzy chcieliby jechać na takie spotkanie, to nie byłoby problemu z organizacją takiego wyjazdu. Ale oczywiście apelujemy tutaj, żeby takie grupy kibiców zorganizowane zapełniły na pewno przynajmniej jeden autokar i żeby zgłosiły się wcześniej, żeby stowarzyszenie wiedziało. Tak, dokładnie, żebyśmy mieli czas na organizację autokaru, żebyśmy mieli czas na zebranie pieniędzy przez tych kibiców, prawda? Więc ja myślę, że my bardzo chętnie pomożemy wtedy w zorganizowaniu wyjazdu. Okej. Okay. Tadeusz, stowarzyszenie to nie tylko piłka nożna, ale także hokej. No, dotychczas stowarzyszenie jako takie na hokeju nie było specjalnie widoczne, poza jedną grupą Marcina. Czy będzie, teraz zbliżają się play-offy, w przyszłym tygodniu jest pierwszy mecz, znaczy przepraszam, za 2 tygodnie w poniedziałek jest pierwszy mecz u nas z GKS Jastrzębie. Czy będzie w ogóle doping na tych play-offach? Czy będzie stowarzyszenie bardziej widoczne? Czy na przykład rozmawiali już z MKS-em, żeby wspólnie przeprowadzić jakąś, tak jak było 2 lata temu, taką jakby prezentację, jak zawodnicy wjeżdżali, były i oknie sztuczne, i były reflektory. Czy coś w tym roku planujecie? Wiesz co, ludzie z hokeja są cały czas w stowarzyszeniu, działają wspólnie. My tutaj, ja ze mną rozmawiając, jestem bardziej związany tutaj z piłką nożną. Tam pozostawiam to Marcinowi. My oczywiście dołożymy wszelkich starań, żeby mu pomóc z dopingiem, pokazać się, że tworzymy jedną wielką rodzinę, no ale niech każda grupa zajmuje się bardziej swoją, prawda?
częścią. Tadeusz, docierają też do nas informacje i chciałbym tutaj, żebyś je zdementował albo potwierdził. Co z tą karą za derby z grudnia 2017 roku? Czy ona została zapłacona? Jeżeli nie, to kiedy stowarzyszenie planuje ją zapłacić? Bo to wielu kibiców też nurtuje. Kara nie została jeszcze zapłacona. Myślę, że w najbliższym czasie to zrobimy. Tadeusz, na każdym z meczów piłki nożnej chodzą osoby z puszkami, zbierają pieniądze na oprawy. Tych opraw no, jest jak na lekarstwo. Ostatnio, którą pamiętam, to było na meczu wyjazdowym w Sosnowcu. Czy w tym roku, w tym sezonie wiosna 2019 coś się zmieni? Ja nie mówię piro, bo wiadomo, że za piro są kary, ale na przykład nie wiem, kolorowe folie, jakieś flagi takie, których nie ma normalnie na meczach. Wiesz co... Oprawami zajmują się oprawcy i tutaj nie będę im wchodził w ich kompetencje, ale chłopaki zbierają te pieniądze. Jest to naprawdę kropla w morzu potrzeb. Oni kupę pieniędzy muszą dokładać jednak ze swoich pieniędzy, z produkcji czapek, kominów, różnych gadżetów, które później sprzedają. I także to pytanie raczej bym do nich skierował, ale myślę, że są na tyle zorganizowani, że tak samo jak urodziny Józefa Kałuży, tak samo oprawa najbliższych meczów na pewno będzie świetna. Powiedz, co daje takiemu zwykłemu kibicowi, bo daliście taką odezwę do kibiców, żeby przystępowali do stowarzyszenia. Co dodatkowo daje, czy daje jakieś tutaj, nie wiem, bonusy, profity, przystąpienie do stowarzyszenia? Praca w stowarzyszeniu jest pracą wolontaryjną. Także, wiesz co, no poza, tak jak w moim przypadku, poza potężnym takim zaszczykiem energii, że mogę coś zrobić dla Krakowi, że mogę kontynuować pracę Ewy, która włożyła w to całe serce, no to nie daje nic, tylko satysfakcję. Satysfakcję, no i nie wiem, zadowolenie z tego, że mogę dzieciom pokazać Krakowie, miłość do Krakowi. Czyli jednym słowem, kibicem się jest, a nie bywa, prawda? Myślę, że tak. Myślę, że tak i myślę, że przekazałem tą miłość do Krakowi swoim dzieciom. Zresztą wszyscy je widzą na stadionie, na każdym meczu, jak chodzą z puszkami, jak organizujemy jakieś gry, zabawy dla dzieci, konkursy rysunkowe. I mam nadzieję, że przyjdą do nas ludzie, którzy też pokażą wielkie serce. Być może ludzie, którzy mają nowe pomysły. Bardzo serdecznie zapraszam. Nie tylko młodzież, jak i ludzi starszych, którzy przyjdą i którzy nam pomogą działać ku chwale Wielkiej Krakowi. Tadeusz, czytaliśmy w tym tygodniu odpowiedź stowarzyszenia, że stowarzyszenie zawiesza protest, który od ubiegłego roku był prowadzony z MKS-em. Jakbyś mógł tutaj w paru słowach jeszcze skomentować to? Protest został zawieszony i nie będziemy się tłumaczyli, dlaczego zawieszamy protest. Co robimy? Robimy ku chwale Wielkiej Krakowi. Czy na zakończenie mógłbyś coś dodać od siebie? Od siebie mogę dodać tyle, że no chciałbym, żeby ten stadion ponownie był zapełniony, tak jak przychodziliśmy tutaj dawniej, tak żeby teraz wszyscy wrócili z powrotem na stadion, żeby było nas znowu widać, żebyśmy mogli pokazać naszym dzieciom, naszym rodzinom pełny stadion. A przede wszystkim tutaj chciałbym jeszcze dodać, że bardzo dziękuję poprzedniemu zarządowi za okazane mi zaufanie, wszystkim kibicom i poprzedniemu zarządowi za potężny kawał dobrej roboty, którą zrobili. Okej. Dziękuję Tadeusz za rozmowę. Powodzenia życzę i mam nadzieję, że i ja, i moja agencja, moja redakcja i kibice, wszyscy będziemy pomagać nowemu stowarzyszeniu i pomagać Tobie osobiście. Dziękuję Ci bardzo, Pawle, a wszystkich ludzi, którzy by mieli jakieś propozycje, zapraszam do sklepu na przykład, można spokojnie w kopercie przynieść jakieś propozycje lub kontakt do siebie. Bardzo chętnie z kimś się skontaktuję, lubię szukać mnie na każdym meczu, przynajmniej na godzinę, półtorej przed meczem. Jestem przeważnie na sektorze rodzinnym, można przyjść, porozmawiać. Okay. Jeszcze raz dziękuję, powodzenia. Pozdrawiam, do zobaczenia.